Przez długie lata fani Harry'ego Pottera, delikatnie mówiąc, nie byli rozpieszczani. Wręcz przeciwnie. Regularnie pluto im w twarz i traktowano jak naiwniaków, którzy kupią każdy chłam, jeżeli tylko będzie związany z ukochaną marką. Szczerze mówiąc, sam byłem jedną z takich ofiar. Są dwa tytuły, które wspominam całkiem ciepło. Mianowicie Zakon Feniksa i Księcia Półkrwi. Te produkcje oferowały to, na czym mi najbardziej jako fanowi uniwersum zależało. Swobodną eksplorację naprawdę solidnie odwzorowanego Hogwartu. Cała reszta mocno kulała i oba te tytuły nie miałyby racji bytu bez wsparcia silnej marki, ale jak się nie ma co się lubi, to wiadomo. No i pierwsze platformówki były całkiem spoko, chociaż myślę, że działa tu przede wszystkim sentyment. Dzisiaj raczej nie bawiłbym się z nimi najlepiej. Poza typowymi lepszymi lub gorszymi ekranizacjami filmów, właściciel praw do marki próbował wydusić z fanów dodatkowe pieniądze za pomocą tandetnych, wykonanych jak najmniejszym nakładem sił i kosztów potworków. Ruchowy Harry Potter for Kinect, sprzedawany w zestawie ze specjalną księgą Book of Spells, czy mobilne Hogwarts Mystery i Wizards Unit. Była też solidna, trzymająca poziom zręcznościówka spod znaku Lego, ale nie o tym od lat marzyli fani. Harry Potter. Globalny fenomen, który przy okazji stanowił wymarzony wręcz materiał na porządną, rozbudowaną grę wideo, nie mógł się takowej doczekać. A przecież konkurencja pokazała, że można. Mamy naprawdę solidnego Mad Maxa, jest Śródziemie Cień Mordoru, niedawno pojawiło się Jedi Fallen Order. Te tytuły nie są stuprocentowymi adaptacjami filmów, zostały po prostu osadzone w tym samym uniwersum. I dla odmiany silna marka w postaci Władcy Pierścieni czy Gwiezdnych Wojen nie była ich jedyną zaletą. Stanowiła jedynie dodatek do obiektywnie dobrych gier. I nie chciałbym zapeszać, ale wygląda na to, że podobną historię spotka wreszcie uniwersum Harry'ego Pottera. Panie i panowie, przed wami dziedzictwo Hogwartu. Now it is time to add your own story to these hallowed halls and quite possibly shape the future of the wizarding world. Ten zwiastun został zaprezentowany 16 września podczas PlayStation 5 Showcase. Jednym z tytułów zapowiedzianych podczas tego wydarzenia było właśnie Dziedzictwo Hogwartu. Zręcznościowy RPG, który każdemu, kto nigdy nie doczekał się przyniesionego przez Sowelistu, pozwoli przynajmniej wirtualnie rozpocząć naukę w słynnej szkole magii i czarodziejstwa. Nieco zaskakująca jest decyzja dotycząca nie tyle miejsca, co czasu akcji. Deweloperzy postanowili osadzić rozgrywkę nie w okresie, który dobrze znają wszyscy fani, czyli w latach 90. To właśnie wtedy do Hogwartu uczęszczali Harry, Ron i Hermiona. Nie wybrali też innego, nieźle udokumentowanego w książkach czasu. Lat 70., w których magii uczyli się rodzice Harry'ego, Sirius Black, Lupin czy Snape. Nie trafimy też na okres, w którym w zamku przebywał młody Tom Riddle. Dziedzictwo Hogwartu przeniesie nas do schyłku wieku XIX. Decyzja twórców, choć dla wielu rozczarowująca, jest w pełni zrozumiała. Po prostu zapewnili sobie większą swobodę działania. W drugiej połowie XX wieku w Hogwarcie działo się bardzo dużo i scenarzyści po prostu musieliby te wydarzenia uwzględnić. Cała historia po raz kolejny musiałaby się kręcić wokół rosnącego w siłę Voldemorta albo jego późniejszego powrotu. A tak, scenarzyści mogą wykreować dowolną opowieść i nikomu nic do tego. Co nie znaczy, że na pewno nie natkniemy się na żadnych bohaterów znanych z książek, bo warto pamiętać, że chociażby Albus Dumbledore rozpoczął naukę właśnie pod koniec wieku XIX. Być może, jeżeli trafimy do Gryffindoru, zostanie naszym kolegą ze szkolnej ławy. Co ciekawe, w projekt w ogóle nie jest zaangażowana autorka książek, czyli J.K. Rowling. Dwa ostatnie filmy z serii Fantastyczne Zwierzęta i Jak je znaleźć, w produkcji których Rowling była zaangażowana, raczej fanów nie zachwyciły. Więc jej obecność nie jest gwarancją super wysokiej jakości. You want me to hunt him down? To kill him? Ale zostawmy sprawy zakulisowe. Gracz przybędzie do Hogwartu jako nowy, choć wyjątkowo utalentowany uczeń i przejdzie bardzo podobną drogę co bohaterowie książek. A więc zaczniemy od ceremonii przydziału i wyboru jednego z czterech domów, potem pierwsze lekcje, rozwój magicznych zdolności, nawiązywanie szkolnych przyjaźni, prawdopodobnie również konflikty, a co za tym idzie pojedynki. A z czasem, kiedy opanujemy już podstawy, poszukiwanie przygód.
Dziedzictwo Hogwartu ma być RPG-iem z elementami akcji, więc możemy liczyć na rozbudowany system rozwoju bohatera, możliwość podejmowania decyzji oraz, co dla fanów bardzo ważne, otwartą strukturę świata. Deweloperzy przygotowali nie tylko potężny, znany z filmów i książek zamek, ale także inne tereny. Na pewno odwiedzimy zakazany las i Hogsmeade, ale nie tylko. W jedynym póki co udostępnionym zwiastunie możemy zobaczyć wiele lokacji, które raczej nie znajdują się w okolicy Hogwartu. Myślę, że całkiem realna jest także obecność ulicy Pokątnej, pełniącej rolę takiego czarodziejskiego centrum handlowego. To wygląda trochę jak sklep z różdżkami należący do Ollivandera. Oczywiście facet na drugim planie to na pewno nie Garrick, ale być może jego ojciec lub, co bardziej prawdopodobne, dziadek. Ollivanderowie to bowiem rodzina zajmująca się wytwarzaniem różdżek od pokoleń. Takie miejsce bardzo by się w grze przydało, bo po pierwsze, kto nie chciałby się przespacerować po tak ciekawym i barwnym miejscu? A po drugie, przecież to ma być RPG, więc gdzieś nowy ekwipunek, szaty i składniki do eliksirów trzeba kupować. Wygląda na to, że będzie ciekawie i intensywnie, nie mniej niż w sadze spisanej przez J.K. Rowling. Są smoki, jest lot na hipogryfie, są inferiusy, trolle, dementorzy, jaskinie, lochy i co najważniejsze, wygląda to wszystko naprawdę dobrze. Zastanawiam się tylko, jak scenarzyści usprawiedliwią, że jakby nie patrzeć uczeń, zdolny uczeń, w którym drzemie potężna moc, ale jednak nieletni uczeń, szlaja się po miejscach wypełnionych potworami, walczy z nimi i generalnie wygląda na to, że mniej czasu spędza na terenie szkoły niż poza nią. To nie będzie proste, ale może uda się to sensownie wytłumaczyć. The journey ahead will reveal what you stand for. Nie widzieliśmy jeszcze czystej rozgrywki, ale wydaje się, że to naprawdę może zadziałać. W założeniach jest to gra, na którą przez tyle lat czekali fani. Co prawda pozbawiona znanych z książek i filmów bohaterów, ale pozwalająca przeżyć własną czarodziejską przygodę w tym samym uniwersum. Napisać swoją historię i chłonąć ciekawy, zróżnicowany świat, o którym wszyscy jako dzieci marzyliśmy. I po części pewnie wciąż marzymy. Na zakończenie trzeba jeszcze powiedzieć kilka słów o aspektach produkcyjno-technicznych. Grę tworzy ekipa Avalanche Software, nie mylić z Avalanche Studios, czyli autorami m.in. serii Just Cause czy wspomnianego wcześniej Mad Maxa. Gdyby chodziło o nich, czułbym się jeszcze spokojniejszy. Avalanche Software w ostatnich latach zajmowało się tworzeniem typowych disneyowskich ekranizacji, choć trzeba uczciwie przyznać, że w swoim gatunku naprawdę solidnych. Ekipa odpowiada także za rozwijany od 2013 do 2016 roku projekt Disney Infinity. Jest to więc doświadczone studio i bardzo możliwe, że poradzi sobie z postawionym przed nim zadaniem. Trudnym, bo wygląda na to, że Dziedzictwo Hogwartu to gra bardzo ambitna, a oczekiwania fanów są ogromne. Ale wydaje się, że nawet jeżeli nie uda się ich spełnić w 100%, to i tak otrzymamy najlepszą produkcję osadzoną w świecie Harry'ego Pottera. Prawda, że poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko, ale bądźmy dobrej myśli. Póki co nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne informacje i materiały wideo. Premiera została zapowiedziana na bliżej nieokreślony rok 2021, a gra trafi na PC-ty, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxa One oraz Xboxa Series X i S. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts.